Kalcz, witajcie, znowu Ryfek. Witam w kolejnym majzaczku. Wracamy sobie do giery. Ostatnio challenge robiłem, ale chyba dam sobie dzisiaj spokój. Czemu ja mam instryk minus 5, o co chodzi? Dobra, jaką postać mam? Coś ciekawego, czego jeszcze nie mam odblokowane. Lościk, ja miałem tego Darkroomu i on byłby dosyć trudny, ale chyba grałem ostatnio losem, akurat zwykłe podejście. Z Keeperem nie mam, proszę bardzo, The Chest, więc już postać, którą wydaje mi się, że bardzo lubicie. No zagrajmy sobie Tainted Keeperem. The Chest? Coś jeszcze mam? Chyba nie, chyba nie. Na tej zwykłej trasie rzeczywiście mam chyba tylko... Chyba, żebym poszedł na Mother. No bo po walce z matką będę mógł nadal lecieć na The Chest. O! O! Co tu się stało? Wyszedłem? Jakim cudem? Nie wiem. Nic nie klikałem. Po walce rzeczywiście z matką moglibyśmy sobie pójść dalej na The Chest. No i coś tam ciekawego. Jeszcze może byśmy ogarnęli, więc może rzeczywiście tak pójdę. Czyli piętra alternatywne nas czekają. Powinno być w miarę luźno. Serio? Tylko dwa coiny? Tylu przeciwników zabiłem i tylko dwa coiny? Ale bieda. Nie, może dlatego, że wyszedłem z pokoju i wszedłem. To grało, znała, że na nowo chciałbym coiny zganiać, coś w tym stylu. Rozer jest czasem całkiem spoko. Tirzapik podobno w ogóle. Ja źle oceniałem tą postać. Bo aha, fajnie bijecie. Źle oceniam tą postać, ponieważ ona w tym modzie, który zmienia trochę działanie tej postaci. Boże, co ja gadam za głupoty. W ogóle on działa inaczej jak zwykły keeper. On ma bardzo dobre tirsy do zgarnięcia. Te tirsy bazowe są tragiczne i pierwsze tirzapy rzeczywiście nie będą na jakieś specjalnie dużo dawały. Ale później te tirsy rzeczywiście mogą wejść na taki mega, mega wysoki poziom. I bez problemu możemy mieć tirsy nawet 5 na quadshocie, co jest niesamowite. I ja nawet się nie będę zastanawiał, szczerze mówiąc. Weźmy sobie Holy Mantle i lecimy na walkę z bossem. I tuwa. Jak ja mam Holy Mantle, jakim teraz dobrym itemem byłby? Oj, to będzie trudny boss, szczerze mówiąc. No, zaskakująco trudny to będzie bossik. Ale może coiny chociaż z niego dodatkowe zgarnę z tych... łubów z tych pająków, chociaż szczerze wątpię. To jest akurat łatwy champion. Ze wszystkich ragmenów wydaje mi się, że ten jest chyba najprostszy. Dużo przywołuje, mało robi. Ogólnie, no, on jest w miarę. Wracając. Jak ja teraz mam Holy Mantle, jestem w stanie się wbijać przeciwników co pokój bez straty zdrowia. Teraz najlepszym itemem, jaki mógłbym dostać, to byłby Midas Touch. Ja mógłbym się wbijać bez kłopotów każdego przeciwnika, zamieniać go w złoto, zabijać i dostawać dodatkowe coiny. Super sprawa. Czemu z was żadne coiny nie lecą? Co jest grane? Oj, ty nie przesadzasz troszkę z ilością pająków. Co tu jest grane w ogóle? Dobra, zabijmy go. Ta pająki chyba znikną. Coiny zgarniam, bo one też będą znikały. I 15 coinów jest, więc ja wracam po tego tirzapa. Tak jak mówiłem, tirzapy kupuję za każdym razem, kiedy tylko jest to możliwe, aby sobie zgarnąć no, jak najlepsze tirsy. 0,9. O, a teraz jest gówno. 1,1. Nie, no to... No to trochę słabo, to oszukany zostałem. Serio, mogę mieć najmniej tirsy 5? Nie wiem, tak z komentarzy czytałem. Zobaczymy, zobaczymy. Nagrywa się to? Nagrywa. W ogóle, bardzo jestem zadowolony. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, jak obejrzeliście ten odcinek z Shotgun Kinga. I się zastanawiam, czy by takiej miniserii rzeczywiście z tej gierki nie zrobić. To nie jest seria, raczej mi się wydaje, na dużo odcinków. Nie, nie jest tak rozwinięta, nie ma tak dużo robić jak na przykład w Brojaju, w tym Shotgun Kingu. Ale wydaje mi się, że rzeczywiście na takie, nie wiem, chociaż 5, może 8 odcinków mógłbym z tego seryjkę zrobić. Dajcie znać w komentarzu może. A coś się wykmini. Miniaturki w ogóle robię na przyszłe serie w tym momencie. Już się chcę przygotować na ten moment, jakbym, nie wiem, wyszedł na przykład kompletnie bez zapowiedzi ten Hollow Knight, żebym miał już gotową miniaturkę, żebym mógł wszystko nagrywać. Tak samo mam z tym Risk of Rain jedynką, która będzie po reworku, no nie wiem, jak to się jak to nazwać tak naprawdę. Łody 6! Jest po reworku, pewien item tutaj. Ale mówię, chcę być gotowy już na te seryjki po prostu, bo naprawdę... Będzie co nagrywać. Byłem na mega szatanie tobą? Byłem. No to co? D6, 30 coinów. Angel Roomy. Rozwalanie aniołów. Chyba ta. Na rozwalanie aniołów ja nawet nie potrzebuję 300 coinów tak naprawdę.
bo ten item z anioła będzie za darmo. Jedyny item za hajs jaki będzie, no to ten do kupienia pierwszy. No i rzeczywiście wypadałoby mieć minimum te 30 coinów, żebyśmy byli w stanie sobie kupić każdy item, między innymi Sacred Hearta. O Jezu, ale w ogóle pech z tymi coinami, powiem wam. Zazwyczaj mam mega szczęście do rzeczywiście tych coiników. Idźmy już od razu na walkę z bossem, a to jest... A, to jest downpour 1! Dobra, tu myślałem, że będzie odbicie lustrzane, to mi się pokiczkało. Oj! Oj, ty silny jesteś! Ty zadziwiająco silny jesteś, kolego! Jest taki niezbyt do zgarniania coinów, nie? Ej, no bez kitu! Jest strasznie trudny, bym powiedział. Ja tutaj pełne skupienie teraz, widzowie, bo naprawdę nie jest miło. Te muszki w końcu lecą trochę lepiej, ale... nadal nie jakoś ciekawie. Dobrze, ja mam holmat... no nie mam jak zgarnąć tych coinów, ja muszę non-stop uciekać przed jego pociskami. Nie rób tej fazy teraz, żebyś uciekł mi, bo... o, bo się zdenerwuje. No, jakoś żyje. Ale powiem wam, że byłem już obsrany trochę. Kurde, ten item jest taki dobry, ten item by mi dał tier zapa. I to na dodatek nie dałby mi tier zapa, tylko dałby mi tier delaya. Więc przejdźmy się po piętrze, może tutaj jeszcze jakoś mi się uda ogarnąć te coiny. Może jakaś piątka wyleci z przeciwnika, nie wiem, cokolwiek. Tu są bombeczki, do których się dostać nie mogę. Hangmana jakbym miał, mogłoby być spoko. Bombę do wysadzenia tutaj maszyny, ale zgaduję, że no właśnie, tu będzie zaledwie jeden jedyny pokój jeszcze. Więc bardzo mała szansa na to, że chociaż są wymuchy. Z obu mogę dostać coina. Za wyczyszczenie pokoju coinik? No nie no, najgorzej. Jednego coina mi brakuje. Kubka może? Kubka może? No nie, no to jest taki dobry item. Kubka? Nie ma nic. Ognisko jakiekolwiek? Chyba już nic nie zostało do rozwalania, niestety. No to... o, jednak są kubki. Coinik? 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 Dziadu ty. Jezu, całe piętro, lecimy na kolejne. Nie wezmę niestety tego tier delaya, a szkoda. Byłby naprawdę świetny. Na kolejnym piętrze mamy podwójne piętro, więc trochę więcej tych coinów będzie. Mam nadzieję, że się trafi. Oczywiście Angel Room, wtedy już będę miał no, po dwóch piętrach wystarczająco raczej dużo pieniędzy, żeby coś tam ciekawego kupić. No i tu już mogę bez problemu sobie ogarnąć jakąś zmiankę za pomocą D6. Przeciwnicy są spoko, dodatkowe coiny, no i dodatkowe coiny tutaj super. 6 coinów mógłbym wydać, aby... mieć szansę na item. No nie mówię, żebym miał item, ale miałbym szansę na dostanie itemu z tego Demon Beggara za wydanie 6 coinów, bo musiałbym się za każdym razem leczyć oczywiście po oddaniu zdrowia. Nie wiem, czy to jest jakieś specjalnie opłacane. Wydaje mi się, że nie. Chyba lepiej po prostu wolałbym wejść a to do sklepu, a to do Treasure Roomu. Desto na pewno nie biorę, to jest item, który mnie zupełnie nie interesuje. To jest dobre, to jest dobre. Wymieniamy te itemki. No właśnie, i tu się bardziej opłaca zmieniać te itemy niż w Treasure Roomie. Nie dość, że widzę te itemy tutaj, to na dodatek te itemy tutaj mogą być zdecydowanie ciekawsze. Tu możemy mieć itemy na przykład z Angel Roomu chyba nie. Holy Mantle też jest chyba itemem z Treasure Roomu, więc wydaje mi się, że tam są po prostu zwykłe itemy z Treasure Roomu. Akurat się tak trafiło, że się trafiło Holy Mantle. Chyba Sacred Hearta dostać tam nie mogę. Tak przynajmniej mi się wydaje. I Holy Mantle ma super też użycie na tej postaci, bo ja mogę się wbijać w tych przeciwników po te coiny bez żadnego kłopotu. Dobra, was na zasięg, no niestety tutaj coinów jak raczej za bardzo nie zgarnę, chyba że z tych pijaw dopiero. Żadnego lakapa nie dostałem z tych coinów, to jest trochę syf, że rzeczywiście się mi nie trafiło jakieś specjalne... O! Lepsze coiny, z większą ilością w ogóle mamony, ale co ważniejsze, że nie ma statystyk jakoś troszkę zwiększonych. Fajnie jakbyśmy sobie to szczęście czym prędzej zwiększyli, bo po prostu im szybciej szczęście zgarnę, tym szybciej będę dostawał za to szczęście jakieś skrzynki i będę miał zdecydowanie więcej różnego rodzaju znajdziek. O Jezu, jak ja kocham, że ja mam Holy Mantle przed pójściem na Boss Challenge Room. Oj no, piątki to nie ominę akurat.
Tu stracę zdrówko. Nie biorę pigów. I teraz sobie mogę tutaj wejść. I jest gówno item, więc mnie nie interesuje zupełnie. Lecimy sobie na walkę z bossem. Ten item mnie nie interesuje. Interesuje mnie to co najwyżej. Zwykła bomba w sklepie. Muszę mieć bombę, żeby wysadzić anioła, żeby sobie z aniołem zawalczyć, dostać kluczyk. Zmieniamy go wtedy oczywiście na jakiś inny item. Bombka jest. Lecę na walkę z bossem. Jaki będzie Angel Roomu, no to... no to co? A ja mam tą... No nie mam matki, dobrze, wszystko się zgadza. Bosik taki niezaciekawy, szczerze mówiąc, ale na stopłoczu powinien być w miarę, mi się wydaje. Raczej, no, bez większych chyba kłopotów. Coś chciałem powiedzieć jeszcze i... zapomniałem, nie mam zielonego pojęcia. Boże, ale humor miałem, powiem wam, dzisiaj straszny, bo ostatnio mam bardzo dużo ogarniania Discorda, najwięcej. Bo jest po prostu dużo osób. Discord już się rozrósł dla wspierających na tyle, że tam jest kilkaset osób. No to trudno to czasami ogarniać. Jakoś to muszę moderować, żeby tam w miarę dobrą atmosferę zachować. Aczkolwiek, znalazłem coś, co mi ten humor bardzo przed nagraniem... O Jezus, ja jestem jednostrzałowy, teraz dopiero ogarnąłem. Było blisko. Dobra, olewam to, nic ciekawego. Nie ma Angel Roomu niestety, więc idziemy zmienić temki w sklepie. Jedną rzecz znalazłem, która mi strasznie humor poprawiła. Mam widza, który wygląda jak syn Pawlaka z samych swoich. Nie wiem dlaczego, strasznie mnie bawi robić sobie po prostu z nim memy, że jestem synem Pawlaka i... Nieważne, to jest takie głupie, że to jest niesamowite po prostu, ale... takie małe, głupie rzeczy potrafią troszkę humor rzeczywiście poprawić. No i też muszę chyba ogarnąć, bo ja też taki jestem straszny. To też na kanale widać może czasami, jak wchodzę w dyskusję, może w komentarzach, w które czasami nie powinienem wchodzić w ogóle. Czyli ja mam manię zadowolenia wszystkich i staram się mimo wszystko raczej nie karać, a nie wiem, tłumaczyć. A to jest bez sensu. O Jezus, to jest najgłupsza rzecz, jaką można robić jako youtuber chyba. Jak coś nie pasuje, to albo to olać, albo nie wiem, zbanować i koniec tak naprawdę, bo próbowanie ogarniać problemów innych ludzi, jakich jest kilkaset i ty jesteś sam, no to nie jest dobry pomysł. O Jezu, katar ze dwóch widzowie, przepraszam. No i jestem, jeszcze się wody z kranu napiłem eleganckiej, lecimy sobie dalej. Jak gram losem, to się chyba nie nakłada na siebie Holy Mantle, nie? Wolę nie ryzykować, no, wolę... dzień dobry panie Remigiuszu, pana syna poproszę. Blisko. Dobra, bierzemy część noża. Lecę na walkę z bossem? Lecę, czemu nie? Ładunek sobie ogarniemy, będzie na kolejny raz na sklep. Nie będę wracał się tu wcześniej, żeby tam oszczędzić pół ładunku, że coś takiego, już to raczej olewam. Lecimy na walkę z bossem, zobaczymy co tam ciekawego dostaniemy. Liczę oczywiście na tier zapa albo damage upa, najważniejsze statystyki w tym momencie. Nawet bym powiedział, że damage up trochę ważniejszy od tearsów, mimo że tak jak mówiłem, tearsy na tej postaci dosyć dużo dają i ogólnie są spoko. Mogą lecieć do dużych wartości, tak jakoś nie wiem, wydaje mi się, że chyba tego damage'a mi brakuje w tym momencie trochę bardziej. I jak otrzymam obrażenia, mam jeszcze emergency contract w razie czego. Nie wiem, jak on działa na bossów? Bo to chyba działa na przeciwników zwykłych, że ich wyrzuca stąd? Czy mnie stąd zabiera, no? Nie mam pojęcia, nie pamiętam. Jakoś tak działa emergency contract, że albo mnie zabierał, albo przeciwników mi zabierał do innego pokoju, a ja tutaj sobie bossa bardzo tą bombą po prostu zabiłem. No i elegancko, zgarnijmy sobie kolejnego coina może i lecimy na kolejne piętro. Bomb nie ma, no na mańcy miałem iść. To co, do tego boss challenge mu pójdę? Tam były bomby do ogarnięcia. Nie wydaje się takim głupim pomysłem. No. O Jezu, tylko żebym tu otrzymał obrażenia. Lecimy do boss challenge roomu, kupuję sobie bombki, zmiankę mam na sklepik. Wiem, że mogłem to zrobić wcześniej, ale... no już olać, matchstick, dodatkowe bomby. Może się trafią... Jak działa ten emergency contract? Jeszcze raz. Aha, i trzyma mi bossa po prostu. No nie za długo, szczerze mówiąc, więc takie... na bossów raczej średnie, takie... no nie polecam za bardzo.
Ej, dobra, ile mam pieniędzy? Elegancko jest, powiem wam. Zazwyczaj gram keeperem, to przez te pierwsze piętra mam bardzo duży problem z pieniędzmi. Z drugiej strony nie dostałem za dużo jakichś dobrych itemów, więc też się nie dziwię, że jakoś specjalnie dużo tych pieniędzy mi zostało, bo ich po prostu nie wydaję. Dobra, kojniki dodatkowe, 79 coinów, super, idziemy do sklepu, zmieniamy itemki, bomby są jeszcze na przejście na mańcy, wszystko się zgadza. Item losowy może w treasure roomie kupię, nie mam zielonego pojęcia co tam jest. No ale sister Maggie brać to trochę bez sens mi się wydaje, zmieniamy tu itemki. Serpent's Kiss jest spoko, Range Upik szczerze też jest ok. A wezmę. O, ej, Holy Water też jest gituwa, jak najbardziej, bardzo fajne itemy, 45 coinów wydane, a itemki naprawdę super, lecimy sobie na kolejne piętro. Na mańcy. Kurde, powiem wam, że teraz na przykład ten... ten Shotgun King, ja nie wiem, od 2 miesięcy mam praktycznie tylko 2 serie. Jak się skończyło Rimmel, no to został tylko Brotato i Isaac, więc się nie dziwię, że parę osób trochę mniej ogląda, bo są tylko 2 seryjki, które nie zawsze mogą się wszystkim spodobać. Ale... naprawdę nie mam zielonego pomysłu co nagrywać. Miałem ogarnąć tego Returnala, jeszcze nie ogarnąłem, bo nie miałem czasu. Na dodatek jest strasznie droga ta gra i mnie trochę szkoda tyle pieniędzy na gier wywalać. Ale jakiekolwiek takie mniejsze indyki, no boję się naprawdę tego nagrać, bo mówię się, nie, no na pewno się nie przyjmie. Fajnie wydaje się ten Shotgun King, ale to raczej ludzie nie będą tego oglądali. A tu proszę bardzo, bardzo fajne wyświetlenie na tym odcineczku, więc chyba dobrze jednak zrobiłem, powiem wam, te serie losowe wtorki z Rywkiem. Nigdy w życiu bym tej gry nie spróbował tak o, jako na seryjkę, kompletnie losowo, ale dzięki tym losowym wtorkom rzeczywiście byłem w stanie wrzucić jeden odcinek i mogę to uznawać trochę za taki odcinek testowy. A, bo to jest Mainz XL, ja mówię, co to jest, Mainz 2 już? Coś mi tutaj się nie kalkulowało. World, o super, drugi treasure roomik, ale ja w pierwszej kolejności do sklepu oczywiście. Kurde, jeden sklep mniej przez to, że mamy piętro XL, ale bez sens. No tu nic ciekawego tak naprawdę. Speed up, range up z tego grzyba, to nie jest złe, ale takie... Gdzie jest mój damage, no? A tu damage upów potrzebuję i tych zapów. W pierwszej kolejności do sklepu idziemy. Nie wiem, czy ja będę kupował. Ajajaj. Nie wiem, czy ja będę kupował, szczerze mówiąc. Te itemy niewiadome. Boję się, tam będzie jakieś gówno. Coinów nie mam już aż tak dużo. Okej. Trochę więcej mam. Czyli wysadzimy, większa szansa na Angel Room. Czy jak będę miał ładunek w sklepie, potem mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, nie, no dobra, ładunki są, więc w sklepie będę bez problemu mógł użyć ładunek. Do sklepu czy będę miał ładunek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Będę miał ładunek, jeżeli w każdym pokoju będą przeciwnicy. Zmienię itemki tutaj, bo są gorsze. Spider Bat jest syfiasty. Wezmę ten Warm Friend. Okej, to jest item spoko. Taki dupy nie urywa, ale zły na pewno nie jest, więc może być. Pójdźmy sobie tutaj, tutaj zazwyczaj przeciwnicy są, bo od razu poznałem, że to jest pokój z przyciskami. Tutaj się będę musiał wrócić jeszcze później, mega duże piętro się trafiło, ale no to w końcu piętro XL. Zgarniamy ładuneczki i lecimy do sklepu, mam nadzieję, że tam będzie coś ciekawego i nie będzie tam grida. Z drugiej strony jakby grid był i byłby Steam Sale, to też nawet spoko. O, dyszka, dyszka. Chociaż nie wiem, czy już troszkę nie za późno. Tych sklepów jeszcze jakoś specjalnie dużo nie będzie. O nie, nie będę miał ładunku. Chyba, że jakaś bateryjka może będzie. Czy ja dostaję ładunek za wysadzenie anioła i walkę potem z aniołem? O, no i to jest item, jaki potrzebowałem. Ej, te tirsy się strasznie mało zmniejszają. Zwiększają, przepraszam. Tier delay oczywiście, że biorę. No i tu 2 itemki do zmiany. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, czyli jakby w każdym pokoju dalej byli przeciwnicy, nadal będę miał ładunek na walkę z bossem. Ostatnią. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, nawet licząc drugą walkę z bossem. Nie, to jest luz z ładunkiem. Zmieniamy te itemki.
To jest Scorpio? Czy Virgo? Cały czas mylę. Scorpio. Ej, spoko. Połączenie dwóch pocisków trujących w tym momencie mamy. Co ty podwójnie wystrzeliwujesz tu teraz? Ale super ten pierwszy strzał jest teraz. Dobra, idziemy jeszcze najpierw przycisk zgarnąć i drugą część noża, bo... Nie będę szedł na bossa. Przed tym mi się wydaje. Piątka. Jezu, ale dowaliło tych pieniędzy nagle. Szkoda, że w sklepie nie było bateryjki. Kurde, jakbym miał baterię. Oj, w końcu jakiś Lucky Penny. Jakbym miał baterię, byłoby super, mógłbym bez problemu... No, dostać zdecydowanie więcej tych itemków. Bardzo fajne te itemy się w sklepach jak na razie trafiały. A mówię, za bardzo nie mam co robić teraz z pieniędzmi, jak mam tak dużo coinów. Oj, no same piątki lecą, to jest grane. Na początku nic nie leciało, a teraz jest zarąbiście. Kolejny coinik. I co? Wracam się chyba. Idziemy na tą ucieczkę od matki. Zobaczymy, jak to tam pójdzie. O Jezu, jedna rzecz też mnie już denerwuje. Muszę przestać mówić o tym, jak ja się bawię w jakieś weekendy, bo mnie po prostu zachlejusa wszyscy mają. Gdzie ja, wydaje mi się, że piję tak standardowo raczej, albo nawet mniej, jak niektórzy moi znajomi w moim wieku, to na pewno. Wrzuciłem posta w poniedziałek. Miał być stream z Minecrafta, nie było. Coś mi wypadło i tego streama nie było. No i tam już napisałem po prostu, że no coś mi wypadło, nie będzie streama. I już 90% komentarzy to jest po prostu, o, pewnie zachlął, o, skacowany. Ja wiem, że sobie żartujecie też trochę, no, nie denerwuję się jakoś o to. Ale no już chyba trochę za dużo, naprawdę, jak ktoś wiecie, jest nowy i wbije na kanał i zobaczy same tego typu komentarze pod takim postem, to sobie myśli, Boże, ile on musi chlać, że każdy tutaj coś tam tak pisze, no już. Masakra, nie można mieć dnia wolnego po prostu. A najgorzej, jak jest jeszcze widz jakiś, który się potem wypytuje cię. Dlaczego? No bo z jednej strony, jak mi się nie chce nagrywać, bo idę na przykład na picie nawet, no to moja sprawa, mi się wydaje. Ale mega nie lubię, jak się jakiś widz zaczyna kłócić. Dlaczego? I chce się koniecznie dowiedzieć dlaczego. Czegoś nie zrobiłem, nie nagrałem filmiku mu za darmo. A potem jeszcze robi mi wyrzuty, że przecież mam wolny czas i powinienem to zrobić. Masakra, już mnie tak to czasami do szewskiej pasji doprowadza po prostu. Nie wiem, naprawdę ostatnio powiem wam, że jakoś poddenerwowany jestem YouTube'em i wszystkim co tym związanym, no widzami ogólnie, czy to komentarzami, czy to jakimiś tekstami. Soraweczka, jak czasem wam ostrzej troszkę odpiszę może na komentarz, ale już naprawdę zaczynają hamulce puszczać. Ja w ogóle zawsze to pauzowałem, tę ucieczkę od walki z matką, ale się odpaliłem tutaj, widzę, na temacik. No i co? Co ja pięterko? Co ja pięterko? Ale ja dodatkowe ładunki to bym miał w ogóle w tym, w challenge roomie, zapomniałem o tym kompletnie. Do kresu mu sobie też wejdźmy, bo i tak już czasowo ja nie zdążę na nic. Więc olać to na hasza, szczerze wątpię, żebym zdążył. Mogę sobie się przejść po piętrze i poszukać tutaj czegoś ciekawego. Może będzie teleport do Devil Roomu, albo... No, Soul Harcik tutaj był, więc dostaliśmy chociaż tyle, że muchy. C piętro, lecimy na walkę z bossem. Czy ja trzymam ładunki na walkę z bossem, czy na sklep? Bez różnicy tak naprawdę. Z tej walki z bossem... A tu mogę wyjść, czy nie? O, jeszcze coina straciłem. Nie, tu jeszcze mogę wyjść. Więc tu jak się nie trafi Angel Room, nadal będę mógł wyjść, nadal będę mógł sobie zmienić itemki w sklepie. Tam chyba jeden został item, więc może nawet się jakiś specjalnie nie opłaca już tam zmieniać rzeczywiście. Tylko zmienimy to już w walce z bossem. Lecimy, walka z bossem pierwsza. O, byłem pewny, że Gideon będzie, szczerze mówiąc. A nie tacy bosiowie. Ale oni są gigaproście na tym spowolnieniu, masakra. No, są strasznie łatwi. Lucky Penny, super. Zauważyłem właśnie, od razu podleciałem zamiast bić dalej. A, tu się tak kompletnie losowo pojawiają te bomby? Chyba tak, nie mam pojęcia, jakoś dziwnie to wygląda. No i max coinów. HP up, luck up. Zostawię może, wezmę, jak nie będę miał nic do zmianki już. Ale wolałbym mimo wszystko tej temki rzeczywiście zmienić na coś innego. Jak nie będzie tutaj Angel Room'a, tu będzie Tears Up, Damage Up, no to zmienię tego HP up'a, ale no to... Tylko wtedy, więc bez sensu. Jezu, teraz gram. Ja w ogóle jak gram czasami w Isaaca, szczególnie w Isaacu, no bo tutaj się aż tak na grze nie skupiam, bo już ją po prostu tak dobrze znam, że
na pamięć z dużą ilością przeciwników walczę, ale... o, team zapik i nie ma Engine Roomu, czyli wykrakałem. Super, cieszę się niesamowicie. O, dobrze kojnik tutaj został. Wyleciał raczej, bo... byłoby nieciekawie. Zamieniam ten item. Speed up, range up. Może być. O, dupy nie urywa, ale może być. C pięterko. Lecimy na mauzoleum. Czasem jak sobie tak gram, tak jak dzisiaj nawet, potrafią mi najść takie kompletnie losowe wspomnienia z mojego dzieciństwa. Teraz mi się przypomniało, jak pojechałem do jakiejś jaskini Raj, to się chyba nazywało. I pamiętam, że koleżanka z mojej klasy, był taki, takie stoisko było z jakimiś, przed tą jaskinią, z jakimiś takimi, no, pamiątkami do kupienia, wiecie o co chodzi, jakieś bryloczki, tego typu rzeczy. I pamiętam, że moja koleżanka z klasy coś ukradła i ten pan sprzedawca ją nakrył. I to i w ogóle dużo wspomnień z tej wycieczki mi się jakoś kojarzy, jak tam było boisko do gry w piłkę i tam graliśmy w gałę przy tym jakimś pensjonacie, gdzie się zatrzymaliśmy. I tak mnie czasami kompletnie takie losowe wspomnienia nachodzą, szczególnie podczas nagrywania. I potem jak się spotykam ze znajomymi, tak jak ostatnio się spotkałem w weekend ze znajomymi z liceum, z którymi się tak widzę z raz do roku, to zaczynamy wspominać jak każdy. Ale no ja robiłem 90% gadania o wspomnieniach jakieś tam z podstawówki, gimnazjum, liceum i tak dalej. I moja narzeczona mi powiedziała, że Boże, jakie ty masz. I to jest szok, bo każdy mnie zna, że ja mam tragiczną pamięć, nie? Że jest pamięć złotej rybki, że ja mam po prostu... no, okropną pamięć na odcinku, nie pamiętam co ja mówiłem minutę temu, nie? Ale, jeżeli chodzi o te wspomnienia, to moja narzeczona i znajomi mówią, Boże, jaką ty masz pamięć, ile ty rzeczy pamiętasz z dzieciństwa, ja nic nie pamiętam tego typu rzeczy, nie? I się zastanawiają, skąd się to bierze, no mnóstwo moich znajomych naprawdę kompletnie nic nie kojarzy, a ja jestem sobie w stanie przypomnieć wakacje, gdy miałem 4 lata. Gdzie większość moich znajomych nie pamięta w ogóle życia, gdy miało 4 lata, nie? A ja jakiś event potrafię sobie przypomnieć, jak miałem tyle lat. Już wcześniej nie pamiętam. Coś pamiętam jeszcze jedynie, jak byłem w tym. A tu zmienię itemki? No zmienię. I losowy. A może być Big Chubby. Pamiętam, jak byłem bardzo, bardzo mały. To jeszcze byłem w tym łóżeczku takim... Koyo? Nie wiem, jak to się nazywa. No te łóżeczko takie z drewnianymi tymi kratami, że za więzieniem jestem, ale tak naprawdę nie. A to dziwny pokój jest strasznie. Bardzo dziwny pokój. Ale piątka jest, dziesiątka jest. Elegancio. Ja się nawet nauczyłem ruszać tym padem. Powiem wam, że na początku miałem strasznie duże problemy z poruszaniem się między kolcami na padzie, bo na klawiaturze to jest strasznie proste. O kurde, Burn Penny, ekstra. Na klawiaturze to jest strasznie proste, no bo się klika strzałkę lewo, strzałkę w dół i się idzie na łuko. Z Gehenna 1, okej. Zanim tu pójdę, to jeszcze chciałbym mieć ładunek na Angel Room, który jest w końcu gwarantowany, bo nie dostałem dwa piętra z rzędu na dodatek piętro XL, czyli trzy piętra nie dostałem Angel Roomu. Jezu, jaki przypał. Gorzej się nie dało, serio. Co mówiłem? Nie pamiętam o tym, że mam dobrą pamięć. A to brzmi abstrakcyjnie, co? O, miałem się o was spytać. Teraz się wspomniałem. O co chodzi, że czasami się ma taką skórę mega czułą? Ja teraz mam tak na brzusiu, że mam tak czułą skórę, że mnie boli dotykanie delikatne po niej po prostu. Albo nawet koszulkę na niej czuję mega tak boleśnie. Nie wiem o co chodzi. Nie nagrywałem też streama w poniedziałek, bo byłem już wieczorem na chacie, ale streama w poniedziałek z Minecrafta nie robiłem, bo mi się ósemki zaczęły wyrzynać. Ósemka po lewej stronie i pół twarzy. Teraz mnie dopiero przestało boleć. Jest teraz środa noc, jak nagrywam. I tak samo miałem, jak mi zaczął boleć ten ząb, cała połowa twarzy mnie zaczęła boleć, aż mnie skóra cała bolała, ucho mnie bolało, no masakra, siedzieć się nie dało. I to rozumiem, ale nie wiem skąd się bierze, że czasami takie właśnie, nie wiem, przedramiona tak często mam, że przedramię mnie boli po prostu skóra, piecze taka, jest jakaś, nie wiem, mega czuła, nie mam pojęcia z czego to. Gwiazda betlejemska jest ogólnie nawet niezłym itemkiem, więc szczerze wezmę, szczególnie, że ją poprawili ostatnio i można je nawet na walce z haszem używać, czego raczej robić nie będę, ale aniołka sobie zabić możemy i z aniołka mamy
Dwa razy lepsze obrażenia, no i bardzo fajnie. C-pięterko? Chyba ta. No, nie ma co tu już robić, lecimy sobie na kolejne. Nie zgarniam tam, mówię, dodatkowych trzech ładunków z challenge roomu przed przejściem na kolejne piętro, bo już bez przesady, aż tak mi się minmaxować tutaj nie chce. Walka z bossem, widzę, że z prawej strony. Oła! Idę od razu na bossa? Szczerze to nie, szczerze to nie. Pójdźmy sobie najpierw w sklep, odkryjmy. To mnie zdecydowanie bardziej ciekawi, szczerze mówiąc. Bo chciałbym sobie po prostu coś fajnego kupić i tam użyć najpierw ładunek, a potem po drodze te ładunki zgarnąć właśnie na walkę z bossem. No i fajnie, jakby się znowu trafił Angel Room. David Room też by mógł być, ale mówię, z Angel Room mamy dodatkowy ten item i to jeszcze za darmo ze statuły anioła. W ogóle nie wiem, kurde, jakoś... Naprawdę, tak jak sobie myślę, jak ja dobrze wszystkie rzeczy pamiętam. Obym tak na starość miał, jak mój dziadek. O Jezu, mój dziadek to był po prostu przekoks. On potrafił wymienić każdego z naszej rodziny, aż do swoich pradziadków, ile każdy miał wzrostu w centymetrach podać. To było coś niesamowitego po prostu. A zadam sobie sam obrażonka. I lecimy na boss challenge room. Trochę mniejsze obrażenia mam teraz. Ale jest damage up, więc na pewno go wezmę. I wystarczy, zabijaj raz bossa i będę miał znowu zwiększone obrażenia, bo dostanę coina, więc się wyleczę na maksa i będzie raczej luźno. Ale rzeczywiście, każdy z moich znajomych zawsze był w szoku. Jak na przykład na mojej 18, dziadek wtedy jeszcze się dobrze czuł, był w formie, był zdrowy. I zawsze jakieś historie, no a wiecie, jak się dobierze taka starsza osoba do grupy 18-latków i 18-latek, które są zafascynowane twoimi historyjkami, to zaczynasz gadać ile się da. I on po prostu gadał, jak to w Warszawie pracował, ale wszystko po prostu do szczegółu. Przez 10 lat potrafił powtarzać jakieś historie, ale zawsze je pamiętał idealnie po prostu. A jak się spytałeś jakąś inną, to coś nowego zawsze kojarzył. Może ja taki też będę na starość. Mógłbym być, szczerze mówiąc, bo... Całkiem spoko się słuchało historii dziadka. Ej, dobre itemy. Dawaj coś przydane w coin join. Za 7 coinów to może być. Te zmianki? Szczerze już mam ciebie dosyć troszkę. No, wymienię te itemy po prostu. Wymienię je jeszcze raz. Tu był item? Że tu jest diplopia? To jest świetne. Szczerze, użyję tu diplop. Co to robi? Aha, bardzo mocno przyciąga coin do mnie po prostu. Mogłem tego użyć, jakby miał D6 ładunek. Ale bez różnicy. No bo i tak zniknie to drugie D6. Bearfrife'a bierzemy. Część przydane w Bookworma, aczkolwiek nie używam Satanic Bible, bo nie chcę tutaj itemu z Devil Roomu. No, nie wiem, czy będzie, chyba nie. Leo też nie chce. Range Up, Tier Size Up też nie chce, szczerze mówiąc. Dostajmy może coś ciekawszego. Wymieniamy te itemki. Pentagram Damage Up, to jest Host Hat? To jest Host Hat, bardzo fajny item, na przecenie jeszcze, weźmy go sobie. O Jezu, kolejne blokowanie pocisków. Konhedzik, ja nie mam tyle pieniędzy. A tu jest jeszcze Damage Up, nie no, Pentagram na pewno kupię. Czemu to jest tak dużo dobrych itemów? Nie mam teraz pieniądze wziąć na to. To piętro takie długie. O, dyszka, super. To piętro takie długie już chyba nie będzie. Dobra, lecę dalej. Po całym piętrze. Jakiś challenge room. A, już byłem w boss challenge roomie. Mógłby mi się przydać jakiś zwykły challenge room, żeby tam było jak najwięcej po prostu przeciwników. O, ale to przyciąganie coinów teraz super działa. Żadnego coina nie uniknę. Ej, 34 coiny są nawet. Nieźle, szczerze mówiąc. Dobra, i teraz was tutaj porobić. Czyli tak. I tak. I skrzynki sobie otwieram. O, tier zapik, super. Tiersy 2,55. Ej, no już są naprawdę niezłe. Są naprawdę niezłe te tiersy. Kolejna zmianka jeszcze za darmo wleci zaraz. Więcej zmianek to ja już na pewno nie będę miał na tym piętrze, więc szczerze, chyba już się przejdę tutaj po całym piętrze, zobaczymy co tu ciekawego jest i tyle. Zgarnę dodatkowe jakieś coiny, mam nadzieję, z przeciwników i mówię, i wszystko.
Wracamy się do sklepu, zobaczymy, co tam ciekawego się jeszcze uda nam trafić. Dobra, kolejny kolejnik. O! A mnie jeszcze w treasure roomie nie było, serio? No to dziwne. No i ten taki. Okej, okay, ale tam raczej coś ciekawszego będzie. Nie wiem, chyba będę bardziej zmieniał te itemy za pomocą baterii i brał te, które są darmowe. Bo mam chyba ze 2 czy 3 darmowe itemki. Mógłbym coś tam ciekawego jeszcze z tego dostać. No a bateria nadal 6 coinów tylko kosztuje. Konhat jest super, jest mega defensywnym itemem. Razem z Hoshatem to ja w ogóle byłbym mega, mega... No nie do zabicia, Tirzapik też jest ekstra. Kupię Tirzapan na pewno. Damage up za mały, żeby się opłacało go brać. Zmieniamy. Co to jest, Hemulakria? Bloodclot, więc bez sensu. Zamieniamy te itemki. To jest nawet niezły item, ale szczerze trochę za późno na niego. Podwójne itemy w treasure roomach bez sensu. Ile jeszcze walk z bossem będę miał? Trochę będzie ich, więc podwójne itemy z walki z bossem mogą być. To jest genialny item na tą postać, Deep Pockets. Dwa itemy darmowe. No wymieniam. Nie, nic ciekawego. Coiny. I to, co będzie na kolejnym piętrze, zobaczę i tyle. Emperor, teleport do walki z bossem. Kompletnie bez sensu na tej postaci, bo ja chciałbym przez całe piętro przejść, zobaczyć jak największą ilość pokoi i jak najwięcej przeciwników pozabijać, żeby mieć po prostu pieniążki. Całe piętro, lecę na walkę z bossem. Nie mam ładunku, wiem, że na ten Angel Room, ale... Kiedy ona zniknęła? Co tu się stało? I dobra, biorę sobie Polaroida. I tak, ja wiem, że gwiazda betlejemska została naprawiona na walkę z haszem, że działa na walce z haszem. Czy ona działa na walce z matką? Wydaje mi się, że na walce z matką to nie działało wcześniej, ale mogę się mylić. Dobra, całe pięterko za nami, lecimy sobie na kolejne. Zobaczymy, czy coś ciekawego tu nam się trafi. Curse of Darkness, nic strasznego, walka z bossem po lewej. Was wysadzam, większa szansa na Devil Angel Room. W ogóle się dzisiaj nie trafiają, to jest jakaś masakra po prostu te Devil Angel Room, szczerze mówiąc. Cię wysadzę, to mi zwiększy szansę, czy nie? Uj, to tak potężnie zwiększyło i to na Angel Room, super. Dobra, no to skoro tutaj jest droga do walki z bossem, a nie, pójdźmy najpierw w tym kierunku, bo zmianki mi się mogą przydać. No, zmianki mi się mogą przydać, rzeczywiście. A to na walkę z bossem, a to na ten potencjalny Angel Room. Wypada najpierw pójść chyba do walki z bossem. Ole, to mnie wyprzedziło. No da, bo to się chyba teraz szybciej porusza, jak my to wyprzedzamy i... I tyle. Ale nawet bez tego, jak ja mam statystyki chore po prostu. Empress, bardzo fajna karciochana. Walkę z... matką. I lecimy sobie dalej. O kurde, to powiem wam, że dosyć duże piętro się wydaje. W tę stronę szczególnie. Chyba nie będzie jakiejś specjalnej... specjalnie długiej drogi. W drugą stronę mi się wydaje. Więc nie wiem, czy tych ładunków trochę więcej zgarnę. Serio, się gigantyczne to piętro wydaje akurat w tę stronę. Jest mega dużo tutaj pokoi jeszcze. A to na pewno idzie tutaj do walki z bossem. Nie wiem, czemu ten Bearfight nie zgarnia w ogóle coinów zza ściany. To mnie trochę dziwi, że... w sensie za szpar. Że jest w stanie zgarnąć coiny, które są po prostu blisko mnie, a tych zza szparu już nie jest w stanie zgarnąć w ogóle. A, dobra, tu muszę pamiętać w jakiej kolejności. Rodgat? To bosik taki. Nie za silny. No i na nim nie będę miał gwiazdy betlejemskiej. Jezu, ten item jest... Zawsze jak go dostanę, to dostaję bossów, na których to w ogóle nie działa. Jak na złość. Tirzapik, więc nawet się nie zastanawiam. Od razu biorę. Tirsy 3, Tirsy 4, bez kitu. Zaraz 5 będą. Ten item jest do zmiany na pewno. Bardzo mały damage up. I za niołka. O, nic ciekawego tak naprawdę. Purity. Seven Seals'y sobie mogę wziąć, ale no mówię, nic to ciekawego nie jest. I szczerze mam tak dużo pieniędzy, że nie czuję potrzeby chodzenia po tym piętrze bardziej. No, lecimy na kolejne piętro. Na tym piętrze i tak nic nie kupię, dodatkowe coiny zgarnę. Teraz pieniądze mi na co będą potrzebne?
Na nic. Kompletnie na nic mi nie będą potrzebne chyba. Dobra, zadam sobie obrażonka. O, nie mogę. No na. Dobra, to na kimś bezpiecznym sobie chciał zadać te obrażenia, bo trochę przypał, jakbym teraz padł. Muchy tutaj robią za mnie robotę. No nie za bardzo mam jak sobie zadać obrażenia. O, tu są kolce, git. Raz. Nie znikaj. I dwa, super. I wychodzę, coinów nie biorę, lecimy sobie do boss challenge roomu, zobaczymy jaki tam dodatkowy item będzie do wzięcia. Tirzapik, o elegancio. No i bossik raczej taki. O. Zadziwiająco mocny bym powiedział. Coina mi nie zgarnęło, nie mam pojęcia dlaczego. Ej, naprawdę jest mocny. W sensie mocny, no. Dużo zdrowia jak na moje pociski mam, tak mi się wydaje. No i super, 5,66, co tu jest grane w ogóle? Dobra, lecimy sobie... O, od razu do walki. Z matką, nie ma co tu już nic robić. Klucze jedynie by mi się mogły przydać. Idziemy w końcu na The Chest. Dosyć dużo skrzynek tam będzie. Co tu się odwaliło? Dlaczego dostałem 3-4 złote coiny? Z jakiej paki? Zgarnę wszystkie, może mi się Money Equals Power trafi jeszcze? Nie pamiętam ile Money Equals Power daje dodatkowo damage, jak mamy 999 coinów, ale chyba dosyć sporo, ze 20 coś? Sporawo. No na pewno do maxa to nie dojdę, ale no idę w dobrym kierunku. Kluczyk dodatkowy, na pewno. I lecimy sobie dalej. Skrzyneczki zwykłe, nie ma tu dalej. Zgarniesz jakiś bomb, w ogóle bomb to mam mnóstwo i kompletnie ich nie potrzebuję. Lakapik, ekstra. No i szczęście już na plusie. Jak tu zazwyczaj na kiperze. Zaczyna się ze szczęście minus 2, a... O właśnie, a potem już te lakapy lecą jak szalone. C piętro, walka z bossem. No ta, zapomniałem. Empress używamy. Obrażenia 27. I... Dobra, tu jeszcze nie mam co oceniać, bo gwiazda betlejemska nie wleciała do walki z bossem. No to nie będę miał tu tego chyba. Może to działa tak, że jak gwiazda betlejemska wleci do walki z bossem, to się tu pojawi? Coś kojarzę, że tak to działało na walce z mega szatanem. Że jak ona wlatuje i się wejdzie do walki z mega szatanem, to jej nie będzie. Ale jak już wleci i się potem wejdzie do walki z mega szatanem, to już będzie. Chyba coś takiego. I bym się nie zdziwił, jakby tak samo to działało na walce z Demader, ale no... nie czuję chyba dużej potrzeby posiadania tego przedmiotu. Jest bardzo dobrze. O! Czyli była. Urożenia 50,14. No to nieźle. Lecimy sobie na The Chest. Oczywiście, że tak. Ta skrzynka tu mnie zmyliła, Boże, ja prawie w tę skrzynkę wszedłem, to już bym skończył wtedy podejście, jeżeli się nie mylę. I to nie byłby dobry pomysł. No, teoretycznie jakiś unlock był, co ja odblokowałem, nawet nie zwróciłem uwagi. Nie wiem, nawet czy się wyświetliło, szczerze mówiąc. Ale chyba po walce z matką akurat się wyświetla. No i najnudniejsze piętro w grze, nie ma nic tutaj do roboty. To muszę przyznać odnośnie moda Fintfolio, że dodając tutaj minibossa dodatkowego, nie chciałem tego brać przez przypadek, ale szczerze bez większej różnicy, 1 HP API super jest ten item akurat wtedy, a i tak mam Holy Mantle, więc plus strzałowy nie jestem, nie jest źle. Wracając, mod Fintfolio dodaje tutaj specjalnego bossa, z którego mamy 50% szans na item z Angel Roomu. Tak samo w Dark Roomie, tylko na item z Devil Roomu. I wydaje mi się, że to jest bardzo spoko, bo te piętra naprawdę się wydają strasznie nudne, za bardzo tutaj nie ma co robić. A jak ma się taką trochę dodatkową motywację na znalezienie jakiegoś bossa, to się jakoś lepiej czeka po prostu na te piętra. Tu mi się wyświetla cokolwiek? No ja wiem, że będę walczył z Blue Baby, właśnie to... Ten Dreamcatcher jest tutaj w ogóle bez sensu. Dobra, co tu ciekawego mamy? Midas Touch! O! No i itemik, który mi się przyda. I przemianę w Worma mamy w ogóle. Dwie książki się akurat trafiły. Super. Te itemki zmieniam. Nie interesuje mnie przejść
A ty mi nie dasz czasem przejścia do Mega Szatana? Oj, nie wiem. No nie, bo musiałbym... Nie, to mi nic nie da. Musiałbym być najpierw w obu secret roomach, potem się teleportować do Devil Roomu, a potem nie wiem, czy mnie do Error Roomu by nie wyrzuciła zamiast do Mega Szatana. Ten mi daje blok na pociski, a pomidora sobie zostawimy na zmiankę. I tuż po całym piętrze raczej się przejdę. Devil Room zabiłem? Zabiłem, ale jakby się trafiło po walce z Blue Baby, to byłoby całkiem spoko, szczerze mówiąc. Boże, ile tych łapek, nie za dużo. Runka jakaś. A, dobra, zniknęła, bo cały czas zapominam, że ja mam to options i muszę zwracać uwagę, jakie itemy biorę. O, a ja mam tu właśnie eksplozję. No, już się nastrzelają z zwykłymi pociskami. O! Jeszcze jakbym dostał tutaj, nie wiem. O Jezu, czemu to mi zniknęło? Bo wziąłem kartę z ziemi, zniknęła skrzynka? A to był item do zmiany w Secret Roomie, ale fajne rzeczy mógłbym dostać. A już nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Kurde, jakbym jeszcze miał przycisk R tutaj. No nic bym nie odblokował dodatkowego, ale... A nie, na bestię mógłbym pójść. No, to bym coś odblokował. Lecimy sobie dalej. A ja mam te pociski samonaprowadzające, czy nie? Nie, a mi się wydawało, jakby to samo naprowadzało przez chwilę. Super, pociski zębowe. Nie mam pojęcia, czy działają na pociskach bombowych, ale jakby było, że działały, to byłoby ekstra. Zmieniamy sobie pomidora. Aquarius może być, nawet fajny item. Blowcik easy peasy. Mówię, walkę z Blue Baby sobie zostawiamy na sam koniec. Zobaczymy, jakie itemki się jeszcze trafią. I tu oczywiście za każdym razem podnoszę w pierwszej kolejności skrzynkę, bo inaczej mi item po prostu zniknie. Jezu, ale zaczadziłem. No to byłoby słabe, raczej mi się wydaje. Jakbym musiał ładować teraz te bomby, to... Chociaż... jakichś super tirsów nie mam, ale zobaczę, jak to działa. I tak to wygrałem już, więc... Nie, nie ładuję tego zupełnie, a może... Zgaduję, że to mi zwiększyło damage, więc spoko. O, skrzynka podwójna, ekstra. Halo? Hej! O! Ja mam serio jeszcze obrażenia 5? O Chryste, panie! Mam tak duże tirsy, że znikają mi te bomby, widzicie? Jak jest za dużo po prostu. Wydaje mi się, że Edmund coś takiego dodał, żeby nie było lagów. Żeby gra nie crashowała, także... Trochę bez sensu tak to, bo... Jeżeli mamy rzeczywiście tak dobre tirsy, to się nie opłaca mieć lepszych, bo to mi nic nie da, bo i tak te bomby znikają. No to, to trochę głupie jest tak to. Skrzyneczka? Bez sensu? Uhu, powiedz, że to działa. Dobra, czekaj, ja muszę to zapisać, bo trochę jest za dobre to podejście momentami. Jak to działa? Ole lagi. Nie ma aż tak dużo tych pocisków. Myślałem, że będzie ich więcej, szczerze mówiąc. Te pociski samonaprowadzające by się przydały, tak potężnie. Ace of Clubs, nic ciekawego. A już zostawię sobie Hermita teleport. Może się gdzieś teleportuje jeszcze tutaj do ciekawych miejsc. Ale ścina ładnie, jak te bomby są. Darbamik, super. Bama sobie zrobimy z ciebie, kolego. Kiedyś może. Skrzynkę wysadzam. I tą otwieram. Przejściowy w conjoint, spoko, Toxic Shock też jest ekstra. O, skrzynka w Secret Roomie. Compound Fracture. Ej, to też jest dobre. Ale, mimo że to jest dobre, to nie jest przycisk R, który mogę tutaj dostać, jeżeli zmienię ten item. Więc olewam to. To było świetne, tych pocisków mielibyśmy jeszcze więcej. Ale jest szansa na przycisk R. I to jest jedna rzecz, jaka mnie obchodzi. No drugie życie takie nie za bardzo, niestety, dobra. Całe pięterko za nami, lecimy sobie na jeszcze chyba ostatni pokój. A jest, no i walka z Blue Baby. Może się trafi przejście na Voida, bardzo na to liczę, bo no, całkiem fajne podejście mamy. Ile ja mam tirsy w tej gwie... jest. Dobra, tylko żeby siebie nie wysadzić. Tirsy 31, obrażenia 10.
Dobra, ja stoję w lewo, żeby mnie nie wywaliło. No to lecimy na Wojda. Oczywiście, oczywiście. Keep us bargain. O Jezu, to jest moje ulubione słowo ostatnio. Bargain. Ej, no bez... No nie, czemu ty... Czemu te pociski znikają? Gdzie są moje bomby? Halo? Ale to jest skam totalny. Bonus jest taki, że mam Hermita, więc jak znajdę teraz walkę z Delirium, będę w stanie z niej wyjść za pomocą Hermita. Nie muszę się od razu bić z Delirium, mogę się przejść po całym piętrze. Możemy poszukać jeszcze tutaj itemków. Na Wojdzie przypominam, że pule przedmiotów są wszystkie, jeżeli chodzi o itemy. Równie dobrze mogę dostać Brimstone'a, Sacred Heart'a i przycisk R z walki z bossem tutaj jakiejś. Więc opłaca mi się tutaj... O, wow, ale syf. Dobra, w pierwszej kolejności Delirium odkryłem, więc tam sobie wrócimy później. Jeszcze coś? A, już. Tam sobie wrócimy później, nawet mówię, przejdę się po piętrze, pozmieniam te itemki. HP apik jeden by się przydał, szczerze mówiąc, żeby tutaj troszkę łatwiej było z przeżyciem. Tears up, nie mam pojęcia, czy zadziała, szczerze mówiąc. Zadziała. O, dobrze. Perfection poproszę, dziękuję. Mam jakieś losowe efekty? Chyba nie, więc nie wiem, czy to Perfection mi cokolwiek da, ale... Jak na razie jeszcze od dawna naprawdę nie otrzymam obrażeń, więc sądzę, że to Perfection przez dłuższy czas uda mi się utrzymać. Jakiegoś grzyba może tutaj rozsadzić i dostać. No. Magic Masha? Tak to on się nazywał? No da, Magic Mushroom. To by było nawet spoko. Boże, że taki temu... Tyle jest w tej grze, że zapominam podstawowych, które są tutaj od 10 lat. Otworzę te skrzynki. Ojojoj. Dobra. Itemku nie ma, jest karciocha. Jaka? Hangman, nic ciekawego, daje latanie na jeden pokój, raczej nieprzydatne. Lecimy sobie, kolejna walka z bossem. Kolejny ładunek jest, więc luz. Skamerski boss, sobie bije po zabiciu. Glass Eye może być, redki może być, ale... O. O, to lepsze. Ja mam strasznie mało obrażeń. A dobra, ja mam mało obrażenia, mam obrażenia razy 1/5. Mam obrażenia 30 momentami. Nienawidzę, jak trafiam na The Lamp na tym piętrze. Dlaczego? Delirium może się zmienić tylko w bossów, których już widzieliśmy w grze. O, mamy maksymalne tirsy. Czyli wcześniej nie mógł się zamienić w The Lamp, teraz może się zamienić w The Lamp. Na dodatek, jak się zamienia w The Lamp, to się potrafi leczyć chamsko. O, w tym podejściu to oczywiście bez żadnej różnicy, ale... No, w takim podejściu, rzeczywiście bym trochę z nim walczył. To by mogło być dosyć męczące. Dobra, ładunek jest, tu już nie ma żadnej walki z bossem. Aby się przydała jakaś, nie wiem, karta... World Sun, coś w tym stylu. I serio, jakiś HPA, bo ja nadal tego HP nie zgarnąłem. Mnóstwo się HPA potrafiało wcześniej, a teraz za bardzo... Nic nie widzę. Dzień dobry, panie Remigiuszu. Już pana syna mam, więc nie oddam. Secret Roomik. Item. Jest. Item. Nie ma szans. Nie ma szans. Na koniec podejścia mogłoby być spoko. Ale szczerze, wolę ryzykować i szukać przycisku R. To jest dosyć duże piętro tych ładunków. Tutaj trochę jeszcze będzie do zgarnięcia. Stars, teleport do losowego pokoju na tym piętrze, nic ciekawego. Trochę tych ładunków będzie. Nie wiem, jak dużo itemów w Secret Roomu widziałem, żeby mi się tutaj teraz nie trafiły, a raczej nie za dużo. Ale kto wie, może ten przycisk R się trafi. To mogę użyć, bo mi piętro może pokazać, ale widzę, że nie chcę pokazać. Super Secret Room, teraz wiem, gdzie jest jedynie. Będziemy dalej zwiedzać piętro. Zgaduję, że nie wiem, 2, max 3 ładunki mi zostaną raczej na tym piętrze, nie więcej. Ono jest duże, ale nie aż tak duże. No, dużo tych zmianek raczej nie będzie. Sądzę, że raczej chyba ze 2 max będą. Kolejna walka z bossem, spoko. I flips, już widzieliśmy, więc bez różnicy.
Skatoil może być. A mi zaczęło w uchu piszczeć. Już nie wiem, ogarniam, czemu czasami tak zaczyna piszczeć w uchu z dupy. Nie bierzcie tego dosłownie. Dobra. Conquestik. Mapka jest spoko, My Shadow jest spoko, wezmę mapkę. O, może jeszcze będzie ładunek. Tu nie wchodzę na walkę z bossem. Każdy ładunek mi jest potrzebny, więc sobie zostawiam ten jeden ładuneczek z walki z bossem. Zmieniamy. Runeback jest bardzo fajnym itemem, ale to nie jest przycisk R. Kurde, dużo jest tych itemów w Secret Roomie teraz. Mała, strasznie jest szansa na ten przycisk R. Tak bym strzelał, że nie wiem, koło 5% na użycie przedmiotu aktywnego. Ej, teraz nie, no, od Gotika to mam porąbane, gdy mówię jakąkolwiek liczbę. Za każdym razem, jak chcę powiedzieć liczbę, na przykład teraz, że koło 5% to koło 5%. Jak oni wszystko mają po prostu zaprogramowane, żeby powiedzieć, ile kurde strój od Lobarta kosztuje na farmie. No to wam zaspoilerowałem, gdzie ja jestem aktualnie w serii z Gotika dwójeczki. Dobra, skrileksik nam pada. Bateria nie da mi dodatkowego ładunku, więc bez sensu, ale mogę sobie ją wziąć i trzymać ją po prostu przez całe, przez resztę piętra. O, jeden ładunek nam tylko już został, a szkoda. Bateryjek w ogóle nie trafiam, nie? W ogóle jakoś baterie nie lecą, mi się wydaje. Nie pamiętam, kiedy ja ostatni raz baterie widziałem w tym podejściu. No i jeszcze jedna walka z bossem. Tarantula, czy jak ona tam się nazywa. O, i kolejny efekt na kubki. Super, będzie jeszcze większe. Jeszcze więcej bicia w delirium. Całe piętro. Jedziemy na ten secret room, ostatnia szansa na dostanie przycisku R. Jak się nie trafi, no to trudno. Chciałem bardziej wulgarnie powiedzieć. Dobra, lecimy. Boże, o, długie podejście wyszło, godzinkę. No to na zmianę teraz widzę te podejścia. Ostatnie podejście króciutkie, teraz godzina. Poprzednie było przed krótkim chyba godzina 40 coś. Oj, bez kitu, ja nawet nie wiem, czy niektórzy widzowie tak na serio też spieniają, ale odpowiedziałem dla Beki, a on odpisał znowu tak, że taki spieniony. Napisałem na karcie społeczności, jak ten go breaka wrzuciłem. On ma chyba godzina 47. Coś takiego. Napisałem na karcie społeczności, że odcinek będzie trochę później, ale jest fajny, bo ma prawie 2 godziny. Ej, to będzie trudna walka z bossem, bez dwóch jaj. Bez dwóch jaj, co? Mówiłem, że odcinek będzie później, ale będzie super, bo będzie prawie 2-godzinny. I ktoś mi napisał: ale ty jesteś kłamca, miały być 2 godziny. A mówię, godzina 47 odcinek, nie? Napisałem, że ma prawie 2 godziny odcinek. I mu odpisuję: naucz się czytać. XD. No, czyli jak się napisze XD, to wiadomo, że w żartach. I co on mi odpowiedział? O Jezu, o Jezu. O, już sam nawet nie pamiętam, co ja miałem wam powiedzieć. Ale coś znowu, że raczej spieniony taki. Że miały być 2 godziny, a to... dobra, przypomniałem sobie, co napisał. Prawie 2 godziny to jest godzina 55, a nie godzina 47. Tak jest, mówię, Jezu, jakie problemy mają ludzie, że o wszystko się czepiają, no nic nie można napisać. Sakra. Dobra, całe pięterko poszło, gituwa. Delirium rozwalone. Dobrze, to 9 żyć wziąłem. No, bo powiem wam, że tak jakby non-stop strzelał, by mnie wyrzucało, bardzo trudno było unikać. A to poszło bardzo fajnie. I kiperek odblokowany prawie w pełni, jeszcze tylko bestia nam została. Bestia? Tak, bestia. No dobra, kochani, tym miłym akcentem będę się z wami żegnał. Życzę wam wszystkiego dobrego w tę środę. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już niedługo. Trzymajcie się i cześć, pa, pa!